Polaków maszerujemy pod hasłem prawa człowieka nie światopogląd. Wyjdziemy na ulicę miasta, by przypomnieć, że wszyscy rodzimy się wolni i równi pod względem swojej godności i praw. Wszyscy powinniśmy mieć prawo do życia, bezpieczeństwa, do kochania kogo chcemy, do decydowania o tym, czy będziemy mieć rodziny i dzieci. Dziś politycy wspierani przez Kościół katolicki chcą decydować za kobiety i mężczyzn o ich życiu, wyborach, ciałach, prokreacji i seksualności, nazywając to dyskusją o sporach światopoglądowych. Nie są to spory światopoglądowe, tylko podstawowe prawa człowieka do wolności osobistej. Człowieka muszą być zagwarantowane przez państwo bez względu na to, jakie poglądy mają rządzący politycy. Nie powinny być zależne od woli większości. Politycy są zobowiązani do tego, aby chronić wszystkich swoich obywateli, dać im takie same prawa do życia, wypowiedzi i do rozwoju. Prawa człowieka nie wymagają uzasadnień. Uzasadnień mogą wymagać tylko odstępstwa od tych praw. Regulacje prawne dotyczące związków partnerskich, małżeństw, homoseksualnych, aborcji czy in vitro to nie są tematy zastępcze, ale podstawa społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego dziś, 3 października, tuż przed kolejnymi wyborami, wyjdziemy na ulicę Wrocławia, by podkreślić, że jesteśmy wolni i mamy prawo do decydowania o sobie. Tylko my możemy i powinniśmy decydować, jak i z kim będziemy żyć. Nie godzimy się na dzielenie przez polityków ludzi na lepszych i gorszych. Nie godzimy się na dyskryminację osób, które w wąsko pojętej kategorii normalności się nie mieszczą. Seksizmowi, rasizmowi i ksenofobii. Żądamy skutecznej polityki antydyskryminacyjnej, przede wszystkim edukacji ludzi młodych. Żądamy ochrony prawnej przed mową nienawiści. Żądamy regulacji prawnych dotyczących związków jednopłciowych. Chcemy żyć w kraju, w którym prawa człowieka są szanowane i przestrzegane.